Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Smobik the Player. I asked around about this thing. Best description I was given was the big computery ball thing that lets you select levels. Catchy, huh? I was thinking of getting one myself, putting it next to the big black square that shows talking pictures. A to jest właśnie już 16 odcinek z gry LEGO Batman 3 poza Gotham. No i tak, co powiedzieć chcę? Że tu, jak widzicie na dole, mamy 16 do zdobycia 100% monet, ale tak, wykonaliśmy 15 misji i skończyliśmy grę. Znaczy, na trybie fabularnym, można powiedzieć. Czyli ta misja 16 jest pewnie jakąś misją dodatkową, tak mi się wydaje, i gdzieś pewnie ją będzie można wkrótce znaleźć, bo jeszcze tutaj udowodnię wam to, że sobie policzymy, albo ja się pomyliłem z numerowaniem odcinków, albo nie wiem. Dobra, a więc Batmolka misja pierwsza, znaczy numer... Nie będę mówił po kolei, ale będę tylko liczył. Batmolka 1, 2, to nie misja, czy to misja? Nie, to nie misja. 3, to też nie jest misja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, to nie misja. 10, 11. 12, 13, 14 i 15 i wracamy z powrotem. A więc jak widzicie, 15 misji. I gdzie będzie ta 16? Pewnie się wkrótce dowiemy. No i w końcu, po długim wyczekiwaniu, pozwiedzamy sobie statek. Tak jak mówiłem, będę nagrywał na 100% i będę nagrywał... Tutaj nie da się iść. Okej, wszystko jasne. Nie pozwiedzamy sobie statek, tylko pozwiedzamy sobie ogółem cały świat. Jaki można. Ogółem zobaczymy wszystko, co się da. A więc tak, jesteśmy gdzie? Chyba w sterowni. Coś takiego. Aha, jest to takie pomieszczenie. Spoko. Widać, że tam ktoś stoi. Pogadajmy może z nimi. No właśnie. So, pogadajmy sobie z Aquamanem na przykład. Aha! Good timing! Poor Black Canary here appears to have lost her voice. I've been telling her, if you're going to do all of that screaming, you need to be snacking on an oyster once in a while. The zinc in them is great for fending off colds, you know? But does she listen? Neptune wept. Still, it's not too late to cure what we couldn't prevent. See if you can find an oyster around here, would you? Okej, poszukam ostrych w okolicy. Spoko, czyli mu trzeba przynieść ostrygi. Ciekawe. Ale na razie my patrzymy sobie, tu mamy Hanka, to jeszcze moment. Ostrygi, gdzie ty chcesz, gdzie znaleźć te ostrygi właśnie, jeszcze pytanie. I am telling you, Canary, gargling salt water would do you a world of good. Trust me, if there's one thing I know, it's the power of salt water. Okej, na razie z nimi wszystkimi rozmawiać nie będziemy, bo w sumie po co? O, zmieniłem się na tego. Okej, weźmiemy sobie na początek jeszcze cyborga na chwilę i coś sobie zobaczymy. Tutaj stoi grutaliańska kaczka, coś takiego, nie wiem, kto to się dokładnie ona nazywała, ale tak, bierzemy sobie kostium. A co to jest w ogóle na górze? Aha, tak, coś. Okej. Weźmiemy sobie kostium rozbiórkowy i zniszczymy sobie ten posążek i zobaczymy, co coś tutaj się w nim kryje. Aha, 1 na 5. Spoko, tylko gdzie szukać, takie pytanie, tych posążków? Aha, tu mamy drugi, widać. Ojej, nie zdążę, czy zdążę, czy nie zdążę, 2 na 5, proszę bardzo. Ale gdzie są kolejne? O, to właśnie pytanie, czyli trzeba znaleźć sobie wszystkie i dopiero wtedy można niszczyć. No właśnie, ale gdzie jest trzeci? A to co? To coś? Chyba nie to. A co my tu mamy w ogóle? Coś mamy, dobra, w takim razie nie zdobędę na razie tych sześciu. Ale sprawdźmy, o to chodzi z tym. Weźmy to, zniszczmy i mamy tutaj... Ostrygi! A więc proszę bardzo, idziemy je zanieść dla Aquamana. Tu widzę, że mamy trzeci posążek, ten. Proszę bardzo. Ten tu gada, tu mamy czwarty. A gdzie piąty? Tutaj. Okej, czyli wszystko już jasne, wiadomo, gdzie są te posągi. Więc można je w sumie od razu zrobić, ale na razie dajmy ostrygi. Once we get this little friend cooked up, sorry, Mr. Oyster, Black Canary will be right as... Hey, where did she run off to? Gosh, she must really hate shellfish. Wait,
Was it her that told me she was allergic to the stuff? Oh well, you live to see another day, Mr. Oyster, and you get this shiny gold pearl for your trouble. Proszę bardzo. Lśniąca perła, czarny kanarek, postać odblokowana do kupienia. Więc bardzo fajnie, no i mam 24 złoty klocek. A więc fajnie. O to chodzi. Czyli tak, by się przydało jeszcze teraz szybko zrobić tutaj to zadanie jedno. A więc tak, mamy tutaj pierwsze. Dobra, trafię? Trafię na pewno. Dobra, jeden jest. Tu jest drugi. Nie ma co się spieszyć, ale okej. Tu jest 2 na 3. Na 5 znaczy. Tu mamy trzeci. Dużo sekund jest, więc spokojnie. Nie ma co się bać. Chociaż... Nie no, dobra, damy radę. Tylko tutaj jeszcze szybko strzelić. No strzel! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dawaj. Okej, namierzone. 3 na 5. Proszę bardzo. Trochę czasu mało, żeby zajść tam na lewo, ale myślę, że może jakoś się wyrobię. Kurczę, naprawdę niewiele czasu. Fast. 3 na 5. I teraz tutaj 4 na 5. Nie, jak nie trafię, to się zdenerwuję. Okej. Dawaj. 4 na 5 będzie, zdążę? Zdążyło, pięknie. I teraz piąty jest chyba tutaj po lewej, tak? Kurczę. A gdzie jest piąty? Tam po lewej. Nie mam pojęcia, gdzie w sumie. Fast. Tutaj chyba. Tak, jest piąty. Okej, tylko teraz szybko trafić, albo powoli, ale dawaj. No i proszę bardzo. Możemy zakupić sobie, możemy sobie zrobić kolejny żeton postaci. O to chodzi właśnie. I tak, ale na razie sobie nie będziemy tego robić. Okej, mamy nową postać Kid Flash. O, dziecko Flasha. Coś takiego. Dziecko Flash, no właśnie. Na początek sobie ogółem pozwiedzamy. Pozwiedzamy sobie tutaj, no, tak nasze ogółem wszystkie miejsca, jak mówiłem już na początku. A cały czas nie robię tego. Okej, tutaj mamy cele więzienne. Proszę bardzo. If there's one thing comic book villains are good at, it's getting out of jail. So, kind of makes you wonder why they even bother putting them in there. Okej, mam tutaj coś do robienia, czy nie za bardzo? No, czy na pewno coś tu można działać? Okej, popatrzcie, pingwiny. Fajnie, da się uratować. Znaczy, coś z nimi zrobić. Zobaczmy, o co chodzi. Aha. Takie buty. Rozumiem, w takim razie czemu nie? Przy okazji zdobędziemy sobie złoty klocek, jeżeli mi się czas... Aha, nie... Dawaj, fast! Dobrze? Udało się, czy nie? Nie mam pojęcia, ale coś się dzieje. Sprawdźmy sobie, no i popatrzcie, klocek jest. A, jak fajnie, 25 złoty klocek do kolekcji już leci. I się cieszę z tego powodu, ale tak, na razie sobie popatrzymy. Cele więzienne wyglądają w ten sposób. Okej, czyli bardzo fajnie, tu widzę, że jest Kevin Smith. Time to spice things I knew up. I should have brought my utility belt. Proszę bardzo, tu mamy Adama Westa, więc można go uratować, jeżeli się da. Czemu nie właśnie, a więc Batman. Kostium specjalny. I działaj. No, proszę bardzo. A więc Adama Westa można nawet uratować w takich miejscach, więc w sumie bardzo fajnie. No datuj się. Okej. No i pięknie, Adam West uratowany. Wow, dużo rzeczy robi się teraz. Pięknie. I tak, może na początek jeszcze sobie tutaj to zrobimy. I ciekawe, co tutaj się kryje. Może od razu jakiś klocek złoty. Byłoby fajnie. A okej, szybko trafić to. I co my tu mamy? Jest złoty klocek? Jest żeton postaci chyba, tak. Kosmonauta Jokera. O, proszę bardzo. Zawsze coś. I idziemy dalej. Cele więzienne tutaj były. W takim razie teraz sprawdzimy sobie, co my mamy w tym miejscu. A tutaj jest laboratorium. Proszę bardzo. Ale to jest tylko strażnica. No właśnie, jeszcze jest Bat Jaskinia, Hala Sprawiedliwych, hey, chyba coś jeszcze. You wouldn't leave your old pal Adam West in a jam like this, would you? Adam West gdzieś słyszałem, znaczy no, ale gdzie on może być? Jeszcze takie pytanie. Dokładnie. Okej, tak wygląda laboratorium. Mniej więcej. W razie tego nie będziemy robić. Tutaj mamy coś dla Robina. Dokładnie, a więc weźmy Robina. Takie rzeczy można poradzić, bo to nie jest w sumie długie i trudne. A tymi innymi będziemy się zajmować po prostu później. I tak, co my tu mamy? Muszę na razie złamać te zabezpieczenie, czy coś tam takiego. I
Udało się, powiedzmy, że tak. You wouldn't leave your old pal out of west of the jam like this, would you? A co to jest? Aha, tu mamy postaci moja A, moja B, moja C, moja D. Haha, o to chodzi. I tak to ogółem działa. Tu mamy... nakrycie głowy, proszę bardzo. Tu mamy takie coś. Weźmy Jokera sobie, rękę. Taką. Takie znaczy tu czerwone. Haha, co za różnica. Spodnie, spodnie damy zielone, wszystko. Pasek to chyba raczej był. Teraz spodnie. Niech będą o takie, proszę bardzo, jak fajnie wszystko wygląda. Co my tutaj damy? Może pierścień latarni? Chociaż pierścień, a w sumie może być i pierścień. A co mi tam, co tam szkodzi? No i fajnie, moja A zrobiona. Czyli w laboratorium możemy sobie tworzyć postać. Postacie A, B, C, D, F, E, F chyba. Hey, you wouldn't leave your old pal Adam West in a jam like this, would you? Aha, tu jest Adam West, okej, spoko. Czyli nie wiem, kogo by tu wziąłeś, czy może... w sumie już wiem, kogo wezmę. Supermana, bo on przecież ma ten swój lód i może uda się go uratować. Tak, uda się. Proszę bardzo, Adam West kolejny. Uratowany. A więc proszę bardzo, 27 minut został zdobyty, już chyba stąd idziemy po prostu. Laboratorium zwiedzone, sprawdzone. A więc tak, teraz tutaj było ta strażnica, okej, tu mamy Hal Sprawiedliwych, tam jeszcze nie idziemy. I tu, sala trofeów, proszę bardzo, co my tutaj mamy? Pewnie mini zestawy wszystkie pozdobywane, jakie mamy do tej pory. Tak mi się wydaje, a może nie, co tu jest, co tu jest, co tu jest? Podaj kod, aha, kodów, kod na kod, nie gram z kodami. Tutaj też pewnie jest podaj kod, nawet podwójnie zrobili, żeby było symetrycznie chyba. Czemu nie zresztą? I tak, co tu jest? Brainiac może zmniejszać lub powiększać czarne obiekty LEGO, używając swojego działka laserowego na 10-4, aby strzelić z niego promień. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tylko weźmy Brainiaca, który jest gdzieś tutaj. I... o to chodzi? Chyba tak. Tak, o to chodzi. I co się stało? Postać mamy kolejną. Kolejny żeton postaci, czarny Adam. Proszę bardzo. This is where you can check out the mini-kits you've collected on your travels. You have been collecting mini-kits, right? Don't worry if you left some behind. You'll probably just need new characters. Mosey back into a level in free-play mode to scoop up any you missed, and there'll be a cool model waiting for you right here. Okej, no i popatrzcie. Pierwsza misja pościg, Batmolka, Kosmiarę Kosmosu, na Strzeżnicy Porządku, może to goś... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chłodna historia, no i 16. Jutro o tej samej porze. Bat porze. Czyli zapewne ta misja nam się niedługo odblokuje, albo gdzieś jest po prostu ukryta. A więc dobrze, czyli wiadomo, jak będzie się nazywała ostatnia misja. Znaczy to już była jakby ostatnia, ale to będzie powiedzmy dodatkowa. Tak nazwijmy ją. A więc proszę bardzo. Wszystko się wyjaśniło. Jest jeszcze jedna misja. Znaczy to było wiadomo, ale... Jest. Weźmy sobie jeszcze raz teraz szybko Supermana. Ostatnia rzecz, jaką tu robię na razie, bo w sumie nie będę tego tak cały czas teraz sprawdzał, bo w tym odcinku chciałem pozwiedzać wszystko. Większościowo. A nie zbierać ile się da. I tak mi się wydaje, że zacznę od tego, że wykonamy misję na 100%. Tylko nie wiem, czy to robić na odcinku, czy nie. Chyba na odcinku się zrobi, to już to będzie takie szybko się będzie robiło. A więc tak, musimy wziąć teraz Batmana, albo Cyborga, ale niech będzie Batman. I pancerz wspomagany. Nie ustawił się, a jednak ustawił się. I może być i bomba, czemu nie? I wybuchaj, proszę bardzo. A tutaj weźmiemy od razu to, zrobimy jak już jest. I będzie pewnie jakieś pudło, a w nim postać lub złoty klocek. Ha, znowu wysalić, spoko. Czemu nie? A więc jeszcze jedna bomba. Na ziemi stoi, a ja będę szybszy, bo strzelę tak. Haha, a jednak nie. No i okej, co my tu mamy? Żeton postaci. Platinum. Wow. Platinum. Fajnie. Więc w takim razie tu jest... kobieta kot. Okej. Okay. A w ogóle, gdzie nas prowadzą te strzałki? Takie pytanie mam. Znaczy te monety. A sobie zobaczymy jeszcze za chwilę. Ale bierzemy na razie Supermana. I idziemy patrzeć dalej. Czy są jeszcze jakieś pomieszczenia na strażnicy? Czy już nie ma? Ale chyba jeszcze tutaj coś jest. Tak, jeszcze tutaj coś mamy. A między innymi hangar. W hangarze to ja nie byłem? Nie byłem.
Okej, czy tak wygląda hangar? Proszę bardzo. Wszystko fajnie. Jest tutaj coś ciekawego? Chyba coś musi być. A jak nie, to nie. Ale zobaczmy. Manbat gdzieś tutaj biega. Spoko. I tak, wszyscy tutaj są. Fajnie, fajnie, fajnie. Kevin Smith i reszta. Okej, w takim razie tak wygląda to miejsce. Potem się będzie to robiło. Wszystko. Ale jak mówiłem, na razie nie. Dobra, w takim razie idziemy może tu. Co gdzieś trzeba patrzeć, to tak to wygląda z drugiej strony tak samo. A tu na górze, czy coś jest ciekawego jeszcze? Chyba coś jest. Da się tędy przejść? Nie da się. Chociaż może się i da. O, popatrzcie, da się jednak chyba. Tylko trzeba wziąć Robina. I zobaczymy, o co tutaj chodzi. Więc Robin. No i zmień kostium. I... aha, muszę wziąć jeszcze tego robocika jego małego. Dobra. Spadł z góry. I zobaczmy, o co tu chodzi. O, aha, przejechał tędy. Teraz tutaj to aktywować. Znaczy, no właśnie, aktywować, tak. I co my tu mamy? Okej, okay, pole siłowe się wyłączy? Chyba tak, a może i nie. Albo po prostu zrobić się nam przejście, ale nie, przejście się nam nie robi. Więc o co chodzi? Przejść. Aha, jeszcze tu mamy drugie, okej, okay, rozumiem teraz wszystko, jasne. Dobra, więc rzucamy drugiego małego Robina. Mechanicznego geniusza raczej. I zobaczmy, o co tutaj chodzi. Aha, czy tu po prostu mamy wziąć postać? Proszę, bardzo, Team Drake. Haha. Okej, okay, bardzo fajnie. I tam chyba się nie idzie, tam jest zamknięte, po prostu tam nic nie ma, bo by nawet pisał, jakby coś było. A więc okej. Okay. Pasuje mi to. Więc bierzemy sobie teraz jeszcze szybko Supermana i idziemy ze strażnicy do innego miejsca. Właśnie. Bo to zwiedzanie troszeczkę mi czasu potrwa, już tak mi się wydaje. Ale nie. A chwila, tam coś jest prosto. Jak tak, to fajnie. Sprawdźmy jeszcze tutaj szybko. Otwiera się, nie otwiera się, nie otwiera się. Szkoda. Niestety. Dobra, w takim razie, ale wolno lecić Batmanie, Robinie, Supermanie. A nie, już szybko. Bo nie spadnij, spadnij, spadnij. I tak. Idziemy do strażnicy tam głównej. Na główny poziom. And vast and full of stuff. A tutaj co jest jeszcze takie pytanko? Nie wiem, ale coś jest. Dobra, w sumie czy tutaj iść, czy nie iść? Cudownie. Z tej cudowni chyba nic nie ma, ale na wszelki wypadek jeszcze raz zobaczymy. Tutaj już dużo misji, dużo czasu spędziłem. Oj, dużo. Dobra, tu po lewej zamknięte czy otwarte? Zamknięte, czyli po prawej pewnie tak samo, ale sprawdźmy na wszelki wypadek. Może coś będzie, tu widzę, że chyba tylko mam też leżało, ale już mieszę z nimi, tak, tutaj też zamknięte. Więc idziemy może teraz do Batyski, nie mogę pójść w ten sposób, ale użyjemy teleportalu. Czemu nie? Dokładnie, a więc właśnie jeszcze sprawdźmy coś szybko, mapa. Ile ogółem mamy tutaj rzeczy w strażnicy do zrobienia? 3 złote klocki, 57 postaci, 2 na 2 Adamów Westów i 11, 2 na 11 ogółem tych pomocy dla tych wszystkich różnych bohaterów i takich tam. A więc może zaczniemy od tej pomocy jednak, bo to w sumie nie wydaje się trudne. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Więc tak. Na razie idziemy zwiedzać dalej, czyli po prawej hala sprawiedliwych. Zobaczmy, jak to działa, przejście przez portal. O, proszę bardzo. Haha, czyli warto było przejść przez portal i tak to idzie. Wow, fajnie zobaczyć. No naprawdę, ciekawa rzecz, nie powiem, że nie. Lecimy, 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 jak spadamy, no jak się spadało w innych częściach, tutaj się leci przez portal między... nie wiadomo gdzie, jak, ale lecimy, 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 lecimy. Dosyć długo, powiem wam, ale cóż, z Ziemi do kosmosu kawałek drogi jest, więc nie ma się tu dziwić. Ale okej, okay, udało nam się, jesteśmy tutaj, w Hali Sprawiedliwych. Tutaj chyba tylko zaraz grzebiłem do tej pory. No i tu wygląda to tak, jesteśmy na Ziemi. O, proszę. Hala Zagłady? Nie wiem, okej, okay, no patrzcie, pomniki. Flash. Nie. A tam kto stoi po prawej? Aquaman? Chyba tak. Aquaman, Flash. Batman, Superman, Wonder Woman, Zielona Latarnia i Cyborg. Haha, proszę bardzo. A co my tutaj mamy? Ha, 1 na 6, dobra, fajnie wiedzieć.
Pudełko Jokera! O, proszę bardzo. Da się to tak zwyczajnie zniszczyć w ten sposób, by tutaj strzelić? Aha, da się. Dobra. I mamy postać. Meme Jokera. Spoko. Tak, to takie coś. Okej, mi tam pasuje. I cóż, tu mamy kolejną rzecz, więc można jeszcze to poniszczyć przy okazji. 2 na 6 jest. Bardzo fajnie. I tak, tu kolejne, 3 na 6, dobędziemy to od razu sobie. Tu jakaś rakieta stoi przed nami, zobaczmy o co w niej chodzi. To tylko zwykły pojazd, tak, zwykły, znaczy zwykła maszyna, zabawka, ale co tam. Jednak nie taka zwykła, bo mamy 28 zł klocek, więc było warto czasem na takim czymś pojeździć. Okej, fajnie, fajnie, fajnie. Ale tak, szukamy dalej, a chwila, co? Chociaż te metalowe na razie zostawimy w spokoju. Znajdziemy sobie te złote na początek, a potem popatrzymy inne rzeczy. Dobra, tu mamy kolejną rzecz, znaczy kolejny posąg złoty, a więc dostopmy go. I 4 na 6, tam na górze widziałem 6, ale widzę tu Adama, słyszę tu Adama Westa, więc tak. Gdzie on jest, nie mam pojęcia, ale zróbmy coś takiego, raz, dwa. Okej, zasady zniknęły i co się stanie teraz? Aha, tu się świeci. Pomocy, no pomocy, ale ja nie wiem gdzie ty jesteś, co? Może gdzieś tu właśnie się kryje w tym miejscu, nie, to jest postać. A ogółem Lex Luthor, przebranie Hulkmana, czy jakoś tak? Dobra, gdzie jesteś, Adamie Weście, co? Krzyczy i krzyczy, ale ja go nie widzę. Dobra, miesza z nim. Miesza z nim, dokładnie. Dobra, kolejny posąg, 5 na 6 już. Deck Stary, wow, jakiś kotek. Powiedzmy. I tak, tu widzę, że jest coś zamarzniętego. Da się to dostopić? Da się to dostopić, proszę bardzo. A tam w środku kryje się skrzynka, a w niej... A w niej właśnie co? Postać kolejna, Firestorm. No okej, mi pasuje. I mamy ostatni posążek ten. A tutaj co będzie? Złoty klocek, idealnie. A to jakaś papuga jeszcze lata. Znaczy no, spoko. I czy mamy tu jeszcze jakieś przejścia właśnie, korytarze, coś w tym stylu? Czy nie za bardzo, tylko jedno miejsce? Chyba nie. Nie wiem w sumie, a może jednak i tak? Tak mi się wydaje, że chyba tu tylko mamy to jedno pomieszczenie. Coś, tak sądzę. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, tylko mapę wyświetlmy. Weźmy Halę Sprawiedliwych, która jest gdzieś tam po prawej stronie. Tutaj. I tu jest ogółem 4 Adamów Westów? Serio? Wow, myślałem, że tylko z jeden. A więc dobra, może jednak się pomyliłem. Chwila, poszukajmy tutaj dalej jakiegoś przejścia. Bo może gdzieś tutaj jednak być. Ale gdzie? A tutaj w ogóle co jest? Portal. No tak. Okej, w takim razie sobie sprawdzimy jeszcze co te posągi robią. Znaczy no, co dzięki temu się zdobywa. Chyba nie za wiele. Teraz można je chyba zniszczyć. Może jak się je zniszczy, dopiero się coś dostanie. Ale popatrzcie, tutaj coś mamy. Proszę bardzo, jak to czasem warto poniszczyć wszystko. Znaczy zawsze warto wszystko niszczyć. Okej, weźmy zabójczego kroka. I sprawdźmy o co tutaj chodzi. Wow! Aha, jeszcze mamy kanały. Proszę bardzo. Czyli Hala Sprawiedliwych dosyć ciekawa sprawa. A tutaj ogółem jest, jak to się nazywa? Mogę chodzić czy nie mogę? No daj mi w końcu pochodzić sobie. Czekaj, czekaj. Wow. Hala Zagłady, aha, to jest to miejsce. Wow, jeszcze raz. Skubany. Dobra, ciekawie to wygląda. Widzę, że tam jest jeszcze złoty klocek, więc tam idziemy sobie za chwileczkę. Znaczy już. Dobra, ciekawa rzecz, naprawdę ciekawie. Hala Zagłady, sprawdźmy w takim razie. Złoty klocek, mogę normalnie go wziąć? Nie mogę. Jak żeby inaczej? Okej, tu jest wejście, ale to momencik, 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 momencik. Wezmę sobie Supermana na chwilę. Tak, spalimy to. Stopimy to. A tam coś chyba jest. O, popatrzcie, te ważki może niszczyć, mam jedną na 5 już. A to nadal się zostawiamy w spokoju. A co się tutaj stanie? Tak myślałem, że właśnie będzie jakieś wejście, coś w tym stylu. Więc dobra, zrobimy to w takim razie od razu teraz. Bierzemy Batmana. I co się stanie? Zobaczymy.
Ciekawie, ten odcinek już trwa. Mam nadzieję, że nie za długo. A tam mamy postać. Wow, czyli te postacie dosyć łatwo się zbiera. W sumie mówiąc, Frankenstein. Wow. Spoko nawet jest i Frankenstein. Fajnie. Mi tam pasuje. A więc tak, bierzemy sobie jeszcze raz Supermana. W tym momencie. I gdzie on jest tutaj? I pokonamy te wszystkie ważki po, lecąc. Okej, coś mi tutaj wyświetliło się. Dobra, mogę tak, mogę używać promienia, czy nie mogę? Aha, nie za bardzo mogę. Więc dobra, w takim razie pokonamy je troszeczkę inaczej. Dobra, tyle, że gdzie one są? Tu widzę, że mamy trzecią. A wydaje mi się, że tam są kolejne. Że, znaczy ominęliśmy kolejne. Tak, tu mamy czwartą. A gdzie jest piąta? Wyjdź z tego bagna. A piąta jest, pytanie właśnie, gdzie? Tutaj, dobra, szybko, 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 złożymy jeszcze, 5 na 5. No i mogę wziąć teraz ten złoty klocek, idealnie, a ta żaba to co to? Po prostu już chyba żaba. A jeszcze moment, 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 a to? Jakiś posążek, nie wiem, dobra, to zostawiam w spokoju. I wchodzimy do hali zagłady, żeby sprawdzić co to ogółem jest. A jest to, to jest ciekawa sprawa. Wow, hala zagłady, kurczę. Aha! Tam była hala sprawiedliwych, tu mamy halę zagłady, Metallo. Tu jest siedziba ogółem tych Jokerów, nie Jokerów i reszty, a tam Batmanów i nie Batmanów. Tak to działa? Fajnie, ciekawie to wykombinowali. I tu jeszcze jakieś tarcze, jak widzieliście, były do zbijania. Więc też fajna sprawa. Mogę was bić, chłopaki? Nie, nie będę ich bił, bo po co w sumie? O, 1 na 5. Aha, rozumiem. Znaczy nie wiem. Te komputery, tak? No tak, te komputery, rozumiem wszystko. Więc jeszcze raz zaczynamy. 1 na 5, to łatwe dosyć jest. Dawaj, dawaj, raz tutaj. 2 na 5, teraz tutaj mamy kolejny. Tu łatwiej byłoby na przykład robić to jakimś tym grandium, coś takiego. Ale już mieszę z nimi. I dawaj fast, 5 na 5, proszę bardzo. I mogę wziąć. Znaczy, to było właśnie to, co przyciąłem przed chwilą. Ale czemu tak się śmiesznie zrobiło, zbagowało coś takiego? Nie wiem. No dobra, jak to sobie wolą. A tutaj coś jest, bo nie widać za bardzo. Nie wiem. Ale okej, ja miałem zwiedzać, a nie zbierać wszystko. Więc idziemy dalej. Tu mamy kolejną tarczę. Już te tarcze porobię przecież. Czemu nie? Okej, 3 na 5 jest. Patrzcie. Tutaj widzę, że zamknięte jak na razie. Więc okej, idziemy dalej. Tu coś jest? Nie, tu nic nie mam. Dobrze. A gdzie kolejne tarcze? 4 na 5, 5 na 5. Co? Tu jest czwarta. Zejdźmy na dół. Okej, 4 na 5 już jest. I gdzie jest piąta? Lex Luthor widzę. Skubaniec. O, tam się coś kryje. Proszę bardzo, tylko tu wskoczyć jeszcze. I wow, mamy jakiś posążek, więc zobaczymy od razu, co to ma być. Batman. I wybuch pancerz wspomagany. I zobaczmy, co się stanie. No, no, czekam, czekam. I mamy postać, proszę bardzo, kolejną. Etrigan. Etrigan. Wow. Aha, fajnie. Ale tak, jeszcze bym chciał znaleźć tą jedną rzecz właśnie, ale nie wiem gdzie ona jest. Dobra, bierzemy Supermana, a nim się najlepiej gda. Bo jest szybki. Aha, tutaj mamy tą piątą tarczę. Proszę bardzo, wszystko już jednak, już wszystko już jasne. I tak, promień. Czy weź to, jeszcze weź w to traf. No właśnie. O, udało się, no i tam wyłączyły się lasery, proszę bardzo. A jeszcze tutaj mogę coś zbudować z tego, co założyłem. Proszę bardzo. No i mamy postać kolejną. Jak to szybko wpada. Red Tornado. O, tego skubańca mamy. Haha, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Weźmy Supermana. I zobaczmy, co się tutaj kryje. Idę już do Batman jaskini, bo naprawdę trochę długo to wszystko robię. To zwiedzanie moje, ale w sumie zbieram ile rzeczy. 31 złoty kozak już jest. Ale szybko to idzie, naprawdę, błyskawicznie. Wow. Więc fajnie. I tak, idziemy może, pójdziemy sobie w ten sposób zwykły do Bat Jaskini już. Podróż, tak, podróżujemy tam. Aha, jednak przez portal i tak lecimy, więc może być przez portal. I Bat Jaskinie pozwiedzamy sobie.
i w następnym odcinku będę robił już chyba, jeszcze nie będziemy misji robić, tylko po prostu może sobie pozbieramy te wszystkie rzeczy w Batyskini, Strażnicy i takie, i w Hali Sprawiedliwych, Hali Zagłady i takie tam. No właśnie, więc tak wygląda Batyskinia. Więc jeszcze szybko sprawdzę. Nie, myślałem, że może nam się pojawiła gdzieś ten. Myślałem, że może gdzieś nam się pojawiło. These let you travel between the Batcave, the Watchtower, and the Hall of Justice. Wait, wait, wait. The moon? How does it work? Oh, there's like some technology in the floor. It's a bit like ice, so you kind of slide. I don't know. Let's just say Batman. Hello! Gadają. Superheroes around the place in a spot of trouble. Even heroes need a hand. Excellent rest wouldn't work back there. Help them out. One day you might even become as cool as me. Out of West. Okej, chciałem powiedzieć, że może gdzieś tam ten. Na mapie nam się pokazała ta hala zagłady, ale jednak nie. Więc ogółem tak wygląda Batyskinia. Tu możemy chyba. Nie, tu nie możemy sobie kostiumu zmieniać, ale tu ogółem są pokazane kostiumy. Tutaj jest wodospad. Winta w górę. Jedziemy na górę. Widać, że jakieś coś laboratorium. Krowa, bat krowa przecież, niezwykła krowa, tylko bat krowa musi być, bo nikt nie ma co się dziwić. Krowa to krowa, ale to bat krowa. Dobra, kolejno przejście dalej. Misje WR. Niszczycie statków. Wow! Ale faza! Robimy to w następnym odcinku. Tak, robimy te wszystkie misje w następnym odcinku. Misje WR. Ale faza. Dobra, w takim razie. Znaczy, nie wszystkie, ale te co będę mógł. Właśnie, a więc dobra. Ja się w tym momencie z wami. Ej nie, jeszcze się nie żegnam. Jeszcze idziemy szybko do zwiedzać tą jaskinię szybko. Tak szybko. Batkrowa jest, musi być. Batkrowa to batkrowa. Po prostu. I tak z grubsza wygląda Batyskinia. Tam mogę polecieć. Czy ja tam byłem już, bo sam nie wiem. Byłem, ale tu sobie chyba się nie dało iść. A jednak da się. Konfigurator postaci. Okej, tak to wygląda. Dosyć podobnie jak wszystko. Batyskinia do Batyskinia. Okej, już nie będę tak się. Tak. Nie będziemy tego tak szybko, tak byle jak tak patrzeć w każde miejsce tak szczegółowo. Właśnie, bo wszystko to samo praktycznie. Potem po, i tak będzie byłem potem w tych miejscach znowu. Żeby zbierać te złote ze stoklocki i takie tam. Okej, jeszcze lecimy tam na górę. I tam co się kryje? Sala trofeów. Aha, czyli to jest praktycznie to samo co tego. Jak to się nazywa? Hala Sprawiedliwych, tylko tu mamy różne inne rzeczy. Wow, ale fajna sprawa. Okej, zobaczmy co to za wajcha jest. Krokodyl, o, dinozaur raczej tutaj. Działa nawet. Skubany. Pewnie zabawka do kary, tak mi się wydaje. A w nim złoty zestaw. Mini złota moneta, złoty klocek. Wow, ludzie. Fajna sprawa. Mogę tak jeszcze raz? Jeżeli tak, to wiem jak zbierać kasę. Ale pewnie to widać nie zadziała. A może zadziała, ale głośny jest. Wow. Sprawdźmy, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Drugi raz już nie za bardzo. Tutaj mamy pewnie te wszystkie nasze rzeczy, tak? Tak, okej, wszystko jasne. No i dobra. W takim razie... Jeszcze tutaj po prawej coś jest. Klepsydra, jakaś wielka zagadki, wow. Haha, fajnie. Tutaj kody pewnie. Tu jakieś kostiumy. O, tu mamy coś jeszcze ciekawego może. O, jakaś strzała mi skoczyła tam po prawej. O, proszę bardzo, to też zabawka do kara najprawdopodobniej. Nie wiem jak nawet działa. A tutaj co jest? Tu mnie prowadzi strzałka! O, popatrzcie! W końcu tutaj zaszedłem. Wow, fajnie. O, zobaczmy o co chodzi. Batmana wezmę. Aha, piosenka Batmana, wow. Spoko. 6. Wyciągnijmy to i ciekawe co jest tam ukryte. Ukryte. Może poziom ten ostatni dodatkowy. Czy jakiś tam. Zobaczmy.
Chyba tak. Oh no. Our nefarious old foe, that plundering Punchinello, the Joker. Once again, the dynamic duo spring into action to protect the good and true citizens of Gotham. Brace yourself, Boy Wonder. Those are military-grade pulls, not for fun or recreation. To the Batmobile, Robin, we need to put a stop to that grinning devil. But wait, where is our trusty transport? That abominable outlaw. He's hit us below the belt. Even the Batcave is not safe from his contemptible crimes. Quickly, Robin. We must rebuild our crippled conveyance. We join our heroes in the top secret Batcave as they prepare to tackle the Joker's evil schemes. But something is curiously amiss. Of course, the Batmobile. Luckily, the ever-prepared crime fighters keep spare parts hidden around the Batcave for just such an occasion. Okej, więc tutaj mamy ostatnią misję w grze naszą, tak? Dokładnie, jutro o tej samej Batporze. Ale wykonamy to sobie w następnym odcinku, czyli jednak to zrobimy w następnym odcinku, a więc znaleźliśmy ją, więc bardzo fajnie. W ogóle kim my tu gramy? Robin 1966? Batman 1966, znaczy Rock chodzi oczywiście. Aha, fajnie, fajnie, fajnie. A więc okej, ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Zresztą ja, trzymajcie się i cześć!